Gdy mocno wieje i brakuje nam słonecznych promieni, cierpi i ciało, i psychika. Pogoda ma na nas ogromny wpływ. Depresja od lat jest pod lupą naukowców. Teraz mają kolejne wnioski. Wyższa temperatura ciała może być związana z silniejszymi objawami tej choroby. Jednocześnie wykazują, że paradoksalnie to nie schładzanie organizmu, na przykład poprzez zimne kąpiele, może złagodzić objawy. O tym i o wpływie ciepła na nasze samopoczucie ze specjalistami rozmawiała Fatima Orlińska. Amerykańscy naukowcy zbierali dane przez ponad pół roku, a grupę badawczą stanowiło 20 tysięcy pacjentów z ponad 100 państw. Przebadani nosili czujnik temperatury. Ci, u których w ciągu dnia była ona wyższa, wykazywali silniejsze objawy depresji. Jak podkreślają naukowcy, zmiany temperatury ciała mają więc potencjał stanowić istotny czynnik w rozwoju depresji. Jednocześnie wskazują na paradoks, że podgrzewanie ciała powoduje uruchomienie naturalnej samoregulacji, czyli schładzania np. w postaci pocenia się, a to dalej łagodzi stany depresyjne. To kolejne potwierdzenie, że temperatura i pogoda mają wpływ na nasze samopoczucie. Gospodarka hormonalna ma ogromny związek również z warunkami pogodowymi, to znaczy raczej w sensie, jeśli jest chłodno, jeśli jest ciemno, zimno, oczywiście ten nasz układ hormonalny musi dostosować organizm do takiego właściwego funkcjonowania. Natomiast jako takiego bezpośredniego sami wpływu nie mamy, jeśli już, to raczej podając mikroelementy albo witaminy, na przykład właśnie witamina D, która jest z jednej strony witaminą, ale ona również jest w chwili obecnej wręcz zaliczana do hormonów. To ogromnie również wpływa na samopoczucie pacjentów naszych, jednak niedobór tej witaminy może powodować właśnie takie zaburzenia nastroju, a nawet do depresji włącznie. Niestety na niedobory witaminy D cierpi znaczna część Polaków z uwagi na położenie geograficzne naszego kraju. Endokrynolodzy zalecają określić poziom niedoboru, a dopiero potem witaminę D suplementować. U osób powyżej 65 roku życia przez cały rok, osobom młodszym wspieranie odporności w ten sposób zaleca się w okresie od września do maja. Jak się okazuje, w poszukiwaniu wyższych temperatur i tak brakujących promieni słonecznych, a tym samym lepszego nastroju, wiele osób w okresie jesienno-zimowym wybiera również inne metody. Bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi, że jest właśnie brzydka pogoda i chciałby skorzystać z solarium i po wyjściu na przykład często mówi, o, poprawił mi się właśnie bardzo humor. Myślę, że to już jest kwestii głowy, że jednak przychodzimy tutaj i korzystamy, nieważne z jakiej lampy, to, że po prostu już się położyłyśmy na tych lampach, to gdzieś tam sprawia te endorfiny szczęścia, dostarczenia witaminy D, no i zrobienie też coś dla siebie i nawet takie parę minut to też jest właśnie wyłączenie się od tego szarego codziennego dnia. Najnowsze wyniki badań naukowców z San Francisco jednoznacznie nie dowodzą, że pomiędzy podwyższoną temperaturą ciała a depresją istnieje bezpośredni związek. Niemniej ich autorka wskazuje, że korzystanie z ciepłych kąpieli w szerokim rozumieniu może faktycznie zmniejszać objawy. Taka wiedza może w przyszłości zaowocować nowymi metodami w leczeniu. Dotychczas, jeżeli chodzi o przyczyny depresji, najczęściej uważa się, że jest to albo choroba genetyczna, albo jest to wynik niewłaściwego działania neuroprzekaźników mózgu. Mówi się o czynnikach stresowych. Przyznam, że w mojej praktyce terapeutycznej nie spotkałem się z takim podejściem, ani też z taką obserwacją, jakoby osoby, które mają depresję, skarżą się na objawy depresji, jednocześnie w jakiś sposób temperatura ciała by korelowała z tym, iż osoby bardziej doświadczają objawów depresji. Co zdaniem psychoterapeuty nie oznacza, że opublikowane wyniki dotyczące tej kwestii nie stanowią przełomu w kontekście stosowania farmakoterapii połączonej z psychoterapią. Jest zatem nadzieja na pojawienie się nowych metod nie tylko leczenia, a może i zapobiegania depresji.